2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Polish. Dzień dobry, w sobotę 12 maja ze studia radia 2000 FM w Berwood. Witam Państwa bardzo serdecznie, Artur Rumianek. Jesień przyszła, ale my się nie zmieniamy. Audycję w języku polskim nadajemy w każdą sobotę w godzinach od 11.30 do 12.30 na częstotliwości, której Państwo właśnie słuchacie, 98,5 FM. Można nas także słuchać w internecie o dowolnej porze na naszej stronie internetowej www.pl2000fm.blogspot.com.au. Jeśli Państwo chcą nas poszukać także na YouTube i na Facebooku, zapraszamy. Wystarczy w wyszukiwarce Google wpisać Polska sekcja Radia 2000 FM i pojawią się Państwu linki do wszystkich naszych stron. A ogłoszenia prosimy przesyłać na nasz adres mailowy niezmienny radio2000fm@o2.pl. radio2000fm@o2.pl. A w dzisiejszej audycji do 12.30 wspomnienie wybitnej polskiej skrzypaczki Wandy Wiłkomirskiej oraz rozmowa z polskim mistrzem świata w bieganiu po schodach. Zapraszam. Maja 2018 roku zmarła wybitna skrzypaczka o światowej sławie Wanda Wiłkomirska. Zmarła w wieku 89 lat. Występowała z najwybitniejszymi artystami i orkiestrami na największych scenach, koncertowała na 5 kontynentach. Była laureatką 4 międzynarodowych konkursów skrzypcowych, prowadziła też kursy muzyczne w wielu krajach. Po raz pierwszy do Australii przyleciała w 1969 roku i zainaugurowała oraz wystąpiła na pierwszym powojennym koncercie orkiestry Sydney Symphony w Operze w Sydney. Jak powiedziała w jednym wywiadzie, gdy po raz pierwszy przyleciała do Australii, powiedziała, że była to miłość od pierwszego wejrzenia i gdy wyjeżdżała z Australii, miała łzy w oczach. Dlatego też wróciła w 1999 roku i przebywała w Australii z przerwami do roku 2012. Ponieważ Wanda Wiłkomirska przez wiele lat mieszkała w Sydney, gdzie prowadziła klasę dla specjalnie uzdolnionych uczniów Sydney Conservatory of Music w Australii. Łączyła tam pracę pedagogiczną razem z koncertami. Za chwilę będą wspomnienia ludzi, którzy ją znali na co dzień. Wszyscy znajomi pamiętają ją jako wielką artystkę, ale prywatnie nie miała w sobie nic z gwiazdy. Była skromną i życzliwą osobą. Miała wielu znajomych w Australii, bo nie tylko była ceniona za ogromny talent, ale też była lubiana przez wszystkich. I nie sposób zamieścić tu wypowiedzi wszystkich ludzi, którzy ją kochali. Ograniczyliśmy się więc do wspomnień osób związanych z naszym radiem. A wspominają kolejno Jaga Nasielska, Stefan, Bernardeta, Marek Żmuda i Tomek Koprowski, w których życiu zawitała na chwilę.
Jaga Nasielska, która obecnie mieszka w Polsce, wróciła do Polski po wielu latach pobytu w Australii. Bardzo dobrze, mogę powiedzieć, że bardzo dobrze znała panią Wandę Wiłkomirską, więc proszę Jagę o kilka słów, o wspomnienie o tej jednej z największych polskich skrzypaczek. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy i witam Polonię. Ja bardzo żałuję, że nie zdążyłam się z panią Wandą spotkać. Tak się złożyło, że nie dostałam telefonu od znajomych z Sydney, polskiego telefonu, miałam tylko sydneyjski. Trudno, no będziemy się widziały na powązkach wojskowych. Pogrzeb jest 15 maja o 14. Ja może lub powołam się na nekrolog, który ukazał się od synowej pani Wandy, Ani, którą poznałam też, urocza pani, którą zdążyłyśmy się spotkać w Sydney, to może spotkamy się w Warszawie, no niestety w tych przykrych okolicznościach. Przeczytam ten nekrolog i ja myślę, że wszyscy, którzy znali panią Wandę, łącznie ze mną i z tobą, Elu, podpiszą się pod tymi słowami, które Ania napisała w Gazecie Wyborczej. Wandzia, świat nigdy nie będzie ten sam bez ciebie. Czas spędzony z tobą, twoje opowieści, rady, ciepło, poczucie humoru i nasze wspólne długie rozmowy były, są i będą integralną częścią naszego życia. Nigdy nie zapomnę twojej szlachetności i wsparcia. I tu po angielsku parę słów. The two of us will forever stay as one. Ania Rakowski. Pogrzeb ma być na koszt państwa, czyli ma być pogrzeb narodowy, jak dla wybitnych osób. Ceremonia pożegnania pani Wandy będzie w tym domu pogrzebowym na powązkach wojskowych, tak się one nazywają. I na starych powązkach wojskowych będzie złożona urna. No przykre to jest, bo byłam w Skolimowie, wiecie państwo, pracowałam wiele lat w teatrze i byłam odwiedzić panią Eugenię Herman i nie miałam pojęcia, że pani Wanda jest w tym samym domu. Gdybym wiedziała, to na pewno ją odwiedziła w jej pokoju. Bardzo miło wspominam spotkanie z panią Wandą. Poznałam ją przez mojego męża Olka Nasielskiego, który był jej adwokatem. Pamiętam, jak pani Wanda wspominała, że ubezpieczał jej skrzypce, które wiozła do Hamburga. To były skrzypce, ty Elu będziesz wiedziała, to były skrzypce z XVII wieku, lutników włoskich. I pamiętam, jak byliśmy na Bondi Junction na urodzinach pani Wandy 80. Ja tak się zastanawiałam, co ja mogę jej kupić, no co pani Wandzie można kupić. I przypadkiem przechodziłam koło sklepu muzycznego i tak sobie myślę, CD z jakąś klasyką, no przecież to beznadziejne. Ale przypomniałam sobie, jak byłyśmy z Beatą Rumianek, byłyśmy na koncercie Nigela Kennedy. Przez przypadek zresztą byłyśmy na tym koktajlu, który był po koncercie. Zresztą Beatka przeprowadziła z nim wywiad. I zobaczyłam na półce w tym sklepie Nigel Kennedy. Na pierwszej stronie była butelka pustej wódki, w środku była twarzyczka Nigela Kennedy, z drugiej strony była pełna popielniczka petów i z takim niedogaszonym papierosem. Otwieram, a tam w repertuarze klasyka, Wieniawski, Szymanowski. No i zaryzykuję, kupię pani Wandzie tą płytę. No i pojechaliśmy na Bondi do jej skromnego mieszkanka. Sama była skromna, ta kruszynka malutka, ale z dużym sercem. No i mówię, Wandziu, no kupiłam ci coś, co, o czym jak chcesz, to porozmawiamy, bo chciałabym wiedzieć, co ty sądzisz o tej płycie. Nie mówiłam jej, co to. No i ona oczywiście przyjemnie, bo otwierała wszystkie prezenty przy gościach. No i otwiera tę płytę i to, co mówiła Krzysztofowi Bajkowskiemu w wywiadzie, długim wywiadzie, słuchałam dwa dni temu, że dzięki Nigelowi Kennedy to jej synowie, i Artur i Włodek, polubili klasykę. No i opowiadała o spotkaniu z Nigelem Kennedym, jak była w operze i on jej dał jej płytę, wręczył jej płytę z któregoś tam roku, gdzie grała Szymanowskiego. Także była bardzo wzruszona. Wspominam, znaczy to smutne jest mówić wspominam, bo pani Wanda zawsze zostanie z nami, jej muzyka, jej osobowość, jej skromność. I ja też miałam przyjemność porozmawiać z nią tak bardzo osobiście. Jeszcze pamiętam, jak byłam u niej w domu i dała mi te skrzypce do podtrzymania. Ja mówię, pani Wando, czy ja mogę podtrzymać te skrzypce? Ona mówi, oczywiście, że tak. Trzęsły mi się ręce, ale te skrzypce z takim namaszczeniem wkładałam z powrotem do futerału i byłam tak dumna, że trzymałam skrzypce wielkiej skrzypaczce pani Wandy Wiłkomirskiej. To są skrzypce Guarneriusa. No widzisz, Elu, ty wiesz lepiej niż ja.
To było wzruszające, bo pani Wanda wyjęła mi zeszycik, taki zeszycik 60-kartkowy chyba, taki żółty z lat nie wiem których. Ona tam miała zapisywane wszystkie koncerty, kto dyrygował, z kim grała, data po dacie, w którym mieście, w którym państwie. I ten zeszycik był taki, na początku był inny charakter pisma, potem już taki bardziej dojrzały. No i na samym końcu były koncerty wszystkie, które grała już w Sydney. W Polsce ukazał się nekrolog tylko z konserwatorium z Łodzi, ale ja myślę, że ukaże się tego więcej, bo chciałabym, żeby ten dzień, kiedy będziemy ją żegnali, był naprawdę wielkim dniem dla wielkiej, wielkiej, wielkiej skrzypaczki. I pamiętam, ty byłaś, Elu, na tym przyjęciu w domu, kiedy mój mąż zaprosił tłumy ludzi, między innymi panią Wandę z Anią. Ja siedziałam w kuchni i robiłam te single food wszystkie, żeby każdy miał coś do wzięcia, do łapki. No już taka spocona w tej małej kuchni, w tym Stressfield, tak stoję i w pewnym momencie pani Wanda wchodzi i mówi: Jagusiu, ty wyjdź z tej kuchni, bo ty się urobisz na śmierć. No i wyszłam z tej kuchni i wtedy tak spontanicznie Tomek Koprowski zrobił mi zdjęcie, kiedy całuję ją w czoło. I mam to zdjęcie, stoi tutaj u mnie w domu i pali się świeczka przy tym zdjęciu. Jak wiemy, pani Wanda była z matki Żydówki, więc pali się świeczka w kształcie Hamsy. Hamsa to jest dłoń, która pokazuje 5 religii. Jest to witraż, w środku jest czerwono, zielono, żółto. W środku się pali świeczka. I tak się będzie paliła aż do wtorku. Tak się przygotowywałam do tego pożegnania i zamówiłam w mojej kwiaciarni na dole zaprzyjaźnionej. A jak się nazywa ten kwiat w kształcie dzioba takiego? Ten pomarańczowy z niebieskim takim środku. Także zamówiłam jej ten kwiatek. Dziewczynki już go tam ułożą na liściu filodendrona dużym. I wyobraź sobie, że mam kamyczki z Uluru. 3 kamyczki wybrałam, takie bardzo kolorowe i ładne. W tradycji żydowskiej na grobie zmarłych kładzie się kamienie. Także położę pani Wandzie te kamyczki z Uluru, tak żeby pamiętała Australię zawsze, którą kochała, i z dużą rezerwą z tego, co wiem, tam leciała, ale pokochała ją. Także tyle, co mogę powiedzieć o pani Wandzie, z której naprawdę jestem bardzo, bardzo dumna. I myślę, że tylko nie ja. Że mieliśmy przyjemność ją poznać, poznać jej osobowość, poznać jej wspaniałą grę na skrzypcach, które zawsze będę słyszała i często słucham klasyki. Przykro i smutno, ale co zrobić? Rodzimy się i odchodzimy. I takie jest to życie. Mogę tylko powiedzieć, że przeżyła bardzo piękne życie i bardzo długie życie. I na zawsze zostanie w pamięci wszystkich, którzy kochają sztukę, bo była jedną z największych artystek polskich. Słyszałem, że zmarła pani Wilkomirska, była żona polskiego premiera Koskiego. Och, była rzeczywiście wielkiej klasy skrzypaczką. Ja pamiętam ją z koncertów w Sydney w Town Hallu. Grała wtedy kompozycje polskie i polskich kompozytorów i niemieckich. I to było wspaniałe widowisko właściwie. Cześć jej pamięci. Po koncercie rozmawiałyśmy z panią Wandą Wilkomirską. Wspaniała kobieta, wspaniała skrzypaczka. Pięknie się z nią rozmawiało. Wspaniała osoba. Piękny koncert w ogóle. Wielka strata. Była naprawdę wspaniałym muzykiem. Bardzo smutna wiadomość. Znałem osobiście panią Wandę Wilkomirską. Znakomita polska skrzypaczka i nauczycielka. Wybitna artystka, znana na całym świecie. Miałem przyjemność być na kilku jej koncertach. Wspaniale grała. Myślę, że była jedną z najlepszych skrzypaczek na świecie. Niechaj światłość wiekuista jej świeci teraz i na wieki. Koprowski, nasz naczelny fotograf polonijny, bardzo dobrze znał panią Wandę Wilkomirską i zrobił jej bardzo dużo zdjęć. Jaka ona była w życiu prywatnym? Niesamowitą kobietą.
niesamowitą osobą, bardzo otwartą dla ludzi. Kiedy mieszkała na Bondi Junction, często widywaliśmy się. Wpadałem do niej tam nieraz pogrzebać się w komputerze, bo nie mogła sobie dać rady. Pewnego razu przyjechała do mnie autobusem i przywiozła dwie butelki wina. Ja mówię, Wandziu, przecież to ciężkie. Jeszcze w drewnianym pudełku to było. Ona mówi, no czego to się nie robi dla znajomych? No wspaniała kobieta. Również spotkałem ją kiedyś na koncercie Nigela Kennedy'ego w Basement. No zupełnie inna muzyka niż to, co nagrywała. Mieliśmy kilkoro wspólnych znajomych z dziedziny muzyki. No był taki jej pupil. On nadal jest w Wiedniu. Bardzo dobry skrzypek. On w tej chwili jest profesorem w Wiedniu. Edward Zienkowski. A czy u nas w Sydney mieszka ktoś z jej uczniów i zrobił karierę? No na pewno, no nie wiem tak dokładnie, nie wiem kto tam zrobił jako karierę, ale miała kilkoro bardzo fajnych uczniów, nawet odwiedzałem ją, widywałem ich w konserwatorium muzycznym, bo tam parę razy byłem, jak ona prowadziła lekcje. Dużo z nich młodych ludzi. I bardzo, bardzo lubiła te lekcje i zawsze przygotowywała się w domu, mówi, to trzeba zawsze dobrą robotę im przekazać. Bardzo sumiennie podchodziła do tych prac. Prowadziła klasę dla ludzi bardzo uzdolnionych muzycznie. No oczywiście, no to trzeba mieć jakieś zaplecze za sobą i już parę lat grania, żeby dostać się do pani Wandy Wilkomirskiej. No. A ja na inny temat ciebie zapytam, bo kiedyś byłam u niej w domu, jak jechaliśmy, żeby zawieźć ją na party do pana Strymtiaczego, który uwielbia robić takie party dla Polonii. I pani Wanda kilka razy uczestniczyła. Pamiętam to, jak wiozłem was tam. Pani Wanda bardzo lubiła te party. Tam raz kiedyś byli też zaproszeni aborygeni, były tańce, było świetnie. Ale chodzi mi o to, że w domu u pani Wandy widziałam taką półeczkę, a na niej pełno było dzbanuszków, bo zbierała takie różne dzbanuszki. Zauważyłeś to? To było z różnych części świata. Te dzbanuszki kolekcjonowała. A no właśnie. No, bardzo fajne to było. Kolorowe, ładnie to wyglądało. Pamiętam, że była straszliwie dumna ze swoich kwiatów na balkonie. Miała tam kwiaty, które pięknie rosły i bardzo pięknie o nich mówiła. No kwiaty były wspaniałe tam. Balkon wychodził na Bondi Junction, także miała ładny widok stamtąd. Wszystko to było blisko. Wszędzie miała blisko. Do kolejki, do autobusu, żeby dojechać do konserwatorium. Wyszła przed dom, zaraz miała centrum handlowe. Było dobre miejsce do mieszkania. No i bardzo blisko oceanu, prawda? I obok tej sławnej naszej plaży na cały świat, Bondi Beach. No tak, to tylko trzeba było zrobić hop-hop w autobus i się dojeżdżało do plaży. A ja jeszcze cię zapytam o te zdjęcia, które robiłeś pani Wandzie, bo z jednego zdjęcia nasz malarz Witek Skonieczny namalował bardzo sympatyczny jej portret, który się jej bardzo podobał. Była zachwycona tym portretem. To był chyba rok 9 lat temu, czyli to był chyba 2009. To były 80. urodziny pani Wandy i Wandzia wtedy pięknie wyglądała. Był koncert poświęcony jej w konserwatorium muzycznym i po koncercie spotkaliśmy się, no i miała piękne kwiaty, dostała, pięknie wyglądała. Ja mówię, Wandziu, kochana, chodź teraz tutaj troszeczkę, poświęcisz mnie troszkę czasu. Ona mówi, no pewnie. No i zrobiłem jej kilka zdjęć. No i jedno z tych zdjęć zostało potem opracowane, że tak powiem, no poszło w świat. Tak jak mówisz, Witek zrobił z tego zdjęcia portret. Namalowała portret, jest w Kaliszu. Tam poszedł. Czy wiesz, dlaczego w Kaliszu? Czy pani Wanda pochodziła z Kalisza? Jakoś związana była z tym miastem? Tak. Z tego, co wiem, jej rodzina pochodziła, zdaje się, stamtąd. No i tam Witka syn jest w Kaliszu, a jego żona Witka syna pracuje, zdaje się, w muzeum, gdzie ten portret jest. No ja spotkałam panią Wandę kilka razy, właśnie na party u pana Trymtiaczego raz. To było sportowe party dla tych, którzy przyjechali tutaj, dla seniorów, którzy dostali złote medale. Pamiętam te wielkie party. No, świetnie było. No i spotkałam ją też kilka razy w konsulacie, na różnych imprezach, bo bardzo często przychodziła na imprezy do konsulatu i miałam zawsze to wrażenie, że to jest szalenie sympatyczna i bezpośrednia osoba. Nie miała w sobie nic z wielkiej gwiazdy, kompletnie. Była normalnym, skromnym, zawsze uśmiechniętym, bardzo życzliwym człowiekiem. No masz rację, to dlatego mówię, że to była niesamowita osoba.
Nie miała takiej manii wyższości jak niektórzy, prawda? Och, co to nie ja. Ze wszystkimi zawsze porozmawiała, zawsze miała czas dla wszystkich i bardzo otwarta osoba. O dużym sercu. No tak właśnie. Że mnie troszkę lubiła, bo często mówiła: Tomciu, to wpadnij do mnie tam. Jak byłem na Bondi Junction, to tam wpadałem do niej. Zawsze coś jej pomogłem. Wiadomo, to trudności z komputerami były i połączeniami. Ja tam też nie jestem wielkim ekspertem, ale próbowałem zawsze coś tam jej podłączyć. No i jak wpadłem, to zawsze tam parę zdjęć jakichś zrobiłem jej. No będzie jej nam teraz bardzo brakowało. Zresztą brakuje nam już jej od kilku lat, bo kilka lat temu już wyprowadziła się z Australii. Mieszkała później w Europie. Nie wiesz, w jakim mieście? Mieszkała w Polsce, potem w Niemczech. Ale była tutaj jakieś 4 lata temu, tylko wspomnienia zostały, no niestety. Ponad 2 lata temu taka znajoma pani z Warszawy robiła spotkanie z Wandą na Saskiej Kępie. No i zadzwoniła kiedyś do mnie i mówi, że czy ja mam jakieś materiały, nie wiem skąd mnie znalazła. Wysłałem jakieś wiadomości o Wandzie i ten portret, który zrobiłem. Bardzo, bardzo jej to pomogło w tym spotkaniu.
kupić dobre wędliny o polskim smaku? A może jeszcze chleb, ciasta, polskie słodycze, ogórki, kapustę kiszoną? Koniecznie wstąp do sklepu Polonez. Z polskimi wyrobami. 49 R. Louis Street w Chester Hill. Telefon 96-449280. Sklep otwarty od środy do soboty. Wszystko kupisz przy miłej obsłudze. Wszystkie wyroby są świeże, chude, bardzo smaczne. I tanie! Pamiętajcie, Polonez, telefon 96-449280. Delikatesy Polonez, sponsor Radia 2000 FM. Wybierasz się do kraju? Chcesz wypocząć na wyspach? Posłuchaj nas, kochane, sprawa jest oczywista. Tylko Magna Carta, gdzie pomoc i uśmiech, czas się twój szanuje. Magna Carta Travel. Dziewczyny tam miłe i podróż mniej kosztuje. Cóż, tak mówią klienci i chyba to prawda. Bo wszystko tam załatwisz, konta nie zrujnujesz, a w biurze, gdy jesteś, jak w domu się czujesz. Magna Carta Travel, najstarsza polska agencja turystyczna rękojmią twojego bezpiecznego i udanego wypoczynku. Zawiadamiamy, że sponsor naszego radia Magna Carta Travel zmieniła swój adres na 4/28 Belmore Street w Berwood. E-mail magnatvl@bigpond.net.au, www.magnacartatravel.net.au. Telefon 97469964 oraz 97469895. Twoja podróż nic nie warta bez pomocy Magna Carta. Magna Carta Travel, sponsor Radia 2000 FM. Polska audycja w radiu 2000 FM. Zbliża się południe, czas na wiadomości. Przegląd wydarzeń tygodnia. Witam Państwa, Beata Rumianek. Burmistrz Jersey City Stephen Fulop napisał na Twitterze, że pomnik Kaczyński nadal będzie eksponowany w prominentnym miejscu. To tylko lekkie załagodzenie tonu ocenił słowa Fulopa prezes koalicji Polonii Amerykańskiej, dr Stanisław Ślibowski. Polonia Amerykańska chce, aby pomnik Kaczyński zachował obecną lokalizację przy Exchange Place. Moje przywiązanie do społeczności polskiej pozostaje takie jak zawsze, z tym, że pomnik będzie wciąż eksponowany w prominentnym miejscu w Jersey City dzięki wsparciu społeczności. Nie ma zamierzonego braku szacunku, ponieważ dzielimy ten sam cel, lepsze miasto, napisał Stephen Fulop. Nieco wcześniej także na Twitterze poinformował, że celem zmian przy Exchange Place jest uatrakcyjnienie promenady nabrzeża. W planach jest plac zabaw dla dzieci, plac rozrywki, zielona przestrzeń na pikniku, napisał. 86% Polaków oceniło, że czują się w Polsce bezpiecznie. To spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu z zeszłym rokiem. 11% badanych uznało, że nasz kraj nie jest bezpiecznym miejscem do życia, wynika z najnowszego sondażu CBOS. Jak twierdzą autorzy sondażu, po utrzymującym się w ostatnich 2 latach wzroście poczucia, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie, w tym roku odnotowano jego nieznaczne osłabienie. W kwietniu takie przekonanie wyraziło 86% Polaków, co oznacza spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu z zeszłym rokiem. Sejm uchwalił w czwartek wieczorem ustawę, która przewiduje obniżenie uposażenia parlamentarzystów o 20%. Uposażenie posła i senatora będzie odpowiadało 80% wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu. Gromy i Lukas Meyer, reprezentujący Polskę na tegorocznym konkursie Eurowizji w Lizbonie, nie znaleźli się wśród 10 najlepszych wykonawców czwartkowego półfinału tego festiwalu i nie wystąpią w sobotnim finale imprezy. Pomiędzy biegiem i proszeniem publiczności o skoki wokalista przypominający Davida Guettę zafałszował. Mimo to zabawa toczyła się dalej i wydawało się, że nikomu to nie przeszkadza. Altis Arena zamieniła się w ogromną dyskotekę z pokazem sztucznych ogni, ocenił występ reprezentantów Polski lizboński dziennik. Donald Trump podpisał tak zwaną ustawę 447, która zobowiązuje Departament Stanu USA do składania corocznych raportów na temat restytucji mienia pożydowskiego. Według niektórych analiz administracja amerykańska otrzymała w ten sposób instrument nacisku na Polskę, by nienależne skarbowi państwa mienie bezspadkowe oddawała organizacjom żydowskim. Raportami mają być objęte państwa sygnatariusze deklaracji terezińskiej podpisane przez Polskę i 45 innych państw, m.in. kraje Unii Europejskiej, Izrael, USA, Kanadę, Argentynę, Urugwaj i Szwajcarię.
W odniesieniu do państw, które w przeszłości były rządzone przez komunistów, monitoring ma być rozszerzony. Według analizy prawnej przeprowadzonej przez amerykańską Polonię, ustawa 447 pozwala nie tylko monitorować objęte ustawą państwa, ale wywierać na nie naciski. Zdaniem inżyniera Edmunda Lewandowskiego z koalicji Polonii Amerykańskiej może chodzić na przykład o uzależnienie sprzedaży Polsce rakiet Patriot od spełnienia żądań organizacji żydowskich. 7 martwych osób z ranami postrzałowymi znalazła policja w pobliżu turystycznego miasteczka Margaret River z południowo-zachodniej Australii. Może być to najtragiczniejsza strzelanina w Australii od 22 lat. W 1996 roku samotnie działający szaleniec zabił z broni automatycznej 35 osób w Port Arthur na Tasmanii, co skłoniło australijskie władze do wprowadzenia należących do najsurowszych na świecie ograniczeń dotyczących posiadania broni palnej przez osoby prywatne. Przepisy te są powszechnie uznawane za sukces. Zwolennicy uważają, że w Australii nie doszło do ani jednej masowej strzelaniny od czasu ich wdrożenia. Zwraca uwagę agencja AP, tylko raz w 2014 roku farmer zastrzelił żonę i troje dzieci, zanim sam odebrał sobie życie. Unia Europejska uważa irańskie ataki na izraelskie pozycje na wzgórzach Golan za skrajnie niepokojące, oświadczyła wieczorem rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji Federiki Mogherini. Podkreśliła jednocześnie, że Izrael ma prawo się bronić. Według władz Izraela w nocy elitarne oddziały irańskie Al-Quds wystrzeliły z południowej Syrii około 20 rakiet na bazy armii izraelskiej na okupowanych przez Izraelczyków wzgórzach Golan. Izrael poinformował, że w odpowiedzi na ostrzał zaatakował i zniszczył irańskie obiekty w Syrii. Do wymiany ognia doszło w atmosferze wyjątkowego napięcia po wtorkowej decyzji Trumpa o wycofaniu USA z porozumienia nuklearnego z Iranem i zapowiedzi wprowadzenia przez Waszyngton potężnych sankcji wobec reżimu w Teheranie. W pobliżu miasta Rotorua w Nowej Zelandii powstało w ziemi olbrzymie pęknięcie, które odsłoniło pradawny krater wulkaniczny. Miniony weekend na wyspie odnotowano rekordowe opady deszczu, co prawdopodobnie spowodowało powstanie zapadliska. Jest ono głębokie na ponad 6 pięter. Lej kresowy wewnątrz szczeliny mógł powstać nawet 60 tysięcy lat temu. To przełomowe odkrycie geologiczne w historii Nowej Zelandii. Czworo wspinaczy Jane Chewers, Sida Nima, Sadie Whitelocks i Neil Lawton osiągnęli przełęcz północną, która położona jest na wysokości ponad 7 tysięcy metrów, by spożyć uroczystą, ekskluzywną kolację z zachowaniem zasad savoir-vivre. Jedni posiłek zgodnie z zasadami etyki, na stole znajdowały się naczynia, sztućce, kompozycje kwiatowe i szampan. Wspinaczom podano wyjątkowe menu, które zostało przygotowane przez Sata Batinsa. Posiada ono dwie gwiazdki prestiżowego przewodnika kulinarnego Michelin. Podano tosty z szampanem, zupę miso, jagnięcinę oraz czekoladowy deser. Na stole pojawiły się też koktajle, w których skład weszło 12-gwiazdkowa metaksa. Nie zabrakło również wytwornych strojów. Celem, jaki przyświecał wspinaczce, była promocja akcji, która polegała na zbieraniu środków na pomoc nepalskiej społeczności. Tą wiadomością pokrzepiającą zresztą żegnam się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień. Wiadomości sportowe, Marek Żmuda. W środę rozegrano 35. kolejkę Ekstraklasy. Legia Warszawa wygrała z Wisłą Płock 3-2, Wisła Kraków pokonała Zagłębie Lubin 3-0, a Lech Poznań przegrał przed własną publicznością 0-2 z Jagiellonią Białystok i traci do lidera 5 punktów, zajmując trzecią pozycję. Druga jest Jagiellonia, 3 punkty straty, prowadzi Legia z 64 punktami. Na dole tabeli spadkowicze Termalika Nieciecza zremisowała z Sandecją Nowy Sącz 1-1, Lechia Gdańsk, broniąc się przed spadkiem, wygrała 2-0 w Gliwicach z Piastem, a Arka w Gdyni pokonała Krakowię 2-0. Do końca rozgrywek jeszcze dwie kolejki. Tenis. W 1/4 finału debla turnieju ATP w Madrycie Łukasz Kubot i Marcelo Melo zmierzą się z Kolumbijczykami Robertem Farahem i Janem Gabalem. Kierowca Formuły Pierwszej, Robert Kubica, jeździł wczoraj podczas pierwszego treningu po torze Katalunia w Barcelonie. Zastąpił Sergeja Sirotkina. Był to pierwszy z trzech zaplanowanych treningów piątkowych przed wyścigami. Robert Kubica pojawi się za kierownicą nie tylko podczas piątkowego treningu przed Grand Prix Hiszpanii, ale będzie jeździł cały dzień za kierownicą Formuły Williams 41 w środę 16 maja, drugiego dnia testów po wyścigu. Kubica w tym sezonie ma jeździć jeszcze w dwóch piątkowych treningach przed Grand Prix Austrii oraz przed Grand Prix Abu Zabi, a także brać udział w oficjalnych testach Formuły Pierwszej, które zaplanowano na torze Hungaroring pod Budapesztem 1 sierpnia. Ciekawostka dla kibiców żużla.
Dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie zainaugurowany zostanie cykl Speedway Grand Prix Polski. Faworytami są polscy żużlowcy Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek. Australijczycy Jason Doyle i Chris Holder z mniejszymi szansami na wygranie. Relację na żywo można oglądać w internecie. I to wszystko, do usłyszenia. Zostajemy jeszcze przy tematyce sportowej. Na Tajwanie odbyły się Mistrzostwa Świata w bieganiu po schodach. Zorganizowano je w wieżowcu Taipei 101 do 2010 roku, najwyższym budynku na świecie. Mistrzostwa w tej niecodziennej dyscyplinie odbyły się po raz drugi. Zdominowali je Australijczycy, ale zwycięzca po raz drugi był Polakiem. To Piotr Łobodziński, z którym spotkała się w Tajwanie Beata Rumianek. Taipei rozmawiam niespodzianka z Polakiem Piotrem Łobodzińskim, mistrzem świata w bieganiu na wieżę. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dokładnie. Jestem mistrzem świata, biegałem po schodach po raz drugi. Wygrałem wczoraj zawody na Taipei 101, z czego się bardzo cieszę. No gratuluję, w ogóle jestem super, naprawdę się cieszę, ale jeszcze dodatkowo w kategorii kobiecej wygrała Australijka. Tak, wygrała Australijka, na co dzień mieszkająca w Singapurze. Ale czwarte miejsce zajęła Polka też, Dominika Wiśniewska-Ulfik, i siódme też Polka Iwona Wicha, więc tutaj była dość spora reprezentacja z Polski. Jeszcze było dwóch chłopaków, tam na troszkę odległych miejscach, ale była cała pięciosobowa reprezentacja, nawet był przedstawiciel ambasady polskiej tutaj na Tajwanie, przyszedł wczoraj na dekorację, więc bardzo miło. Razem zrobiliśmy zdjęcie z polską flagą, a więc fajnie, że ten sukces idzie w świat. Panie Piotrze, ja tak sobie powiedziałam, w bieganie na wieżę, ale czy to tak rzeczywiście się nazywa? Po polsku bieganie po schodach, po angielsku tower running, stair climbing. Tak, no bieganie po schodach, a więc to były mistrzostwa świata w bieganiu po schodach. Jest pan mistrzem świata w bieganiu po schodach? Tak. Pierwsze mistrzostwa odbyły się 3 lata temu w Katarze, w Doha. Tam właśnie wywalczyłem pierwszy tytuł. Teraz tutaj przyjechałem w roli faworyta i broniącego. No duża presja, trochę nieprzespana noc, a więc sporo stresu było, ale jednak no, ta forma, którą wypracowałem teraz ostatni miesiąc, przygotowałem się konkretnie pod te zawody, no zaawansowała i dość pewnie można powiedzieć wygrałem te wczorajsze zawody, które się składały z dwóch biegów. Najpierw był bieg krótszy, na 35 piętro tylko, i po godzinie przerwy mieliśmy już cały dystans, czyli 91 pięter, 390 metrów do góry, całość, i wygrałem w sumie te dwa biegi i łącznie z największą ilością punktów w rankingu całkowitym zwyciężyłem. Nie mogę uwierzyć, gratuluję, a ja wczoraj byłam właśnie na wieży i w ogóle nic nie wiedziałam. No trochę medialnie można powiedzieć kuleją te zawody, jakby to jest duży event, który jakby amatorów tutaj biega ponad 4000, czy nawet 5000 ludzi, ale tak Tower Running World Association, czyli jakby organizacja, która zajmuje się tym jakby bieganiem po schodach i zrzesza te wszystkie biegi na świecie, moim zdaniem nie działa tak idealnie, jak powinna działać, a więc jakby ta informacja pewnie nie rozprzestrzenia się tak, jak nie wiem, do jakiegoś Reutersa, PAP-u, to dość wolno idzie, chociaż dostałem też jakby znajomego informację, że w Teleexpressie wczoraj coś było na ten temat, a więc jakoś tam było, to dotarło. Było, tak, bo ja właśnie z Polski się dowiedziałam, że Polak wygrał w bieganiu po schodach, czyli jakie wieże pan już zaliczył? Oj, dużo, naprawdę dużo. Biegam na schodach od 2011 roku. Debiutowałem w Warszawie w takim biurowcu 37-piętrowym przy rondzie ONZ. A ten bieg był około, mi się wydaje, że około 120, jakby 120 biegów w ciągu tych 7 lat zaliczyłem. No i na całym świecie, a więc tam Ameryka Północna, Południowa, Azja, tutaj właśnie Bliski Wschód, Dubaj, Katar, Chiny, Tajwan. Ale na Burj Khalifa pan jeszcze nie biegał? Nie biegałem, nie było takich zawodów, no to jest, myślę, że marzenie każdego tower runnera właśnie, żeby biec na Burj Khalifa, ale z kolei na drugim najwyższym na świecie na razie, czyli Shanghai Tower, w listopadzie zeszłego roku były zawody i to nie jest tak dużo niższe niż właśnie Burj Khalifa, bo taras widokowy jest na 552 metrze, a half Burj Khalifa na 555, a więc jakby całościowo budynek jest dużo niższy o 200 metrów Shanghai Tower, ale jakby ten miejsce, gdzie można wbiec, jest tylko 3 metry niżej, a więc to był mój najdłuższy bieg w karierze, prawie 18 minut. A wieża 101? Biegałem tutaj już czwarty raz. Byłem pierwszy raz w 2013 roku. W 2014 ustanowiłem swój rekord, czyli czas poniżej 11 minut.
I wczoraj właśnie lekko powyżej 11, ale to dlatego też z powodu tego pierwszego biegu, który się odbywał właśnie tak godzinę wcześniej, a więc było mi już jakby nogi zmęczone trochę. No i to jak czwarta wizyta moja na Tajwanie i w Tajpej. A jak się ma wysokość tej wieży do tej w Szanghaju? No troszkę jest niżej, no bo tutaj mamy 382. Tak, niecałe 400 metrów wysokości, a w Szanghaju kończymy na 550 metrów, więc no i czas, no i tu 11 minut, a w Shanghai Tower 17.55 biegałem, więc troszkę dłużej, ale to jest chyba są najstrąbsze schody z całego tego mojego jakby historii biegania po schodach. To naprawdę tutaj są takie strome, że przeważnie biegacze po schodach my pokonujemy co drugi stopień, a tutaj miejscami musiałem jakby na zakrętach co jeden stopień pokonywać, a więc jest naprawdę tak stromo, że wchodzi niesamowicie w nogi i ten ból na końcowych metrach jest niesamowity. Panie Piotrze, wspomniał pan, że biega pan po schodach od 2011 roku. Jak do tego doszło, że pan wybrał taki rodzaj sportu? Myślę, że tak jak w większości przypadków sportowców, dość przypadkowo. Tak? Jakby sportem się interesowałem jakby od dzieciństwa, można powiedzieć, ale nic nie trenowałem wyczynowo. To była zabawa w sportach. W sensie, sport mi sprawiał zawsze radość i przyjemność. Jeździłem rowerem, pływałem, grałem w tenisa, w spinaczka. Jakiś ergometr, wyślaski, siatkówka przez większość czasu w szkole podstawowej i liceum. O bieganiu po schodach też wiedziałem właśnie, bo kiedyś zawsze wzmianki w Teleekspresie były o biegu na Empire State Building w Nowym Jorku. A więc zawsze tam parę sekund, jakiś tam urywek, że taki bieg jakby się odbywa, to wiedziałem, że taki sport jest. Później na studiach kolega trochę się zainteresował czymś takim i wiedziałem, że on w Polsce startował w paru biegach. W Katowicach chyba, na Altus Cup. Na Altusie były takie zawody. I zawsze mnie namawiał, żebym ja spróbował. No i się nadarzyła okazja w 2011 roku, właśnie w biurowcu Rondo 1 odbywała się pierwsza edycja biegu o nazwie Bieg na Szczyt. Mieszkałem kilometr dokładnie od tego biurowca, zapisałem się. Była też mroźna zima, więc mieszkałem w 10-piętrowym bloku, wykonałem parę treningów takich przygotowawczych, ale to nawet nie wiedziałem, z czym to się je dokładnie, po prostu zamiast wychodzić na mróz 15 stopni, to chyba właśnie zimą 2-3 razy pobiegałem sobie na schodach w krótkich spodenkach, zamiast się ubierać ciepło na zewnątrz, no i wystartowałem później w tym biegu właśnie po zimie i o dziwo dość dobrze mi poszło właśnie, bo zająłem czwarte miejsce, tracąc chyba właśnie do tego kolegi, który wygrał chyba 5 sekund i zacząłem się jeszcze bardziej interesować, szukać jakichś biegów wokół Polski, czyli Niemcy, Austria, Czechy, Słowacja. No i tak się potoczyło. Coraz więcej biegów, coraz dalsze dystanse. Już w tym pierwszym roku byłem na finale Pucharu Świata właśnie w Kolumbii, w Bogocie. No i później coraz więcej. Jakieś Azja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Singapur. W Australii jeszcze nie startowałem, o dziwo. Są biegi właśnie w Sydney, chyba i w Melbourne, ale jeszcze nie byłem na żadnym biegu w Australii. No jako mistrz świata na pewno będzie pan zaproszony, pewnie w najbliższym czasie. No to właśnie często jest tak, że na przykład najwięcej biegów na świecie jest w Stanach Zjednoczonych. W kalendarzu na świecie generalnie jest ponad 100 biegów w ciągu roku, a w Stanach ponad 100. Tylko że jest tak, na przykład te większość biegów w Ameryce ma charakter charytatywny. Czyli organizatorzy nie mają właśnie żadnego budżetu na zaproszenia dla zawodników, ani na nagrody finansowe, więc tak naprawdę nie opłaca mi się tam na przykład lecieć, tak? A więc do Australii też jest dość daleko, bilety są drogie, męcząca podróż. No jeżeli mam wydawać ze swojej kieszeni 3000 zł na bieg, który może bez problemu wygram, ale po prostu dostanę jakiś dyplom i medal, no to też mi się tak średnio kalkuluje. A więc jeżeli będzie jakiś bieg fajnie zorganizowany z fajnym budżetem, no to jak najbardziej przyjadę. Panie Piotrze, a jak to w praktyce wygląda? Znaczy, pan nigdy windą nie jeździ? Jeżdżę, ale w dół. No na treningach właśnie biegam do góry i w dół zjeżdżam. Czasami na przykład jak biegam w jakichś blokach 10-15-piętrowych, to jest tak, że jestem w stanie zjechać na dół, nacisnąć numer na przykład 12, wbiegam na górę na 12 piętro i akurat się otwierają drzwi, idealnie wtedy wsiadam do windy, zjeżdżam na dół, naciskam znowu 12, wbiegam na górę i znowu winda na mnie czeka. Czyli pan tak szybko jak winda wbiega? Tak, mniej więcej jeżeli w blokach takich mieszkalnych polskich, czyli tak do 15 pięter, czyli około minuty,
to jestem w stanie biegać z taką prędkością jak winda. Wiadomo, w biurowcach wtedy windy jeżdżą szybciej, no i też dystans jest większa, więc jakby nie mam szans w biurowcach z windami, ale w blokach mieszkalnych to do minuty jestem w stanie walczyć z windą. Na przykład też na wieży Eiffla w Paryżu też mój czas jest jakby lepszy niż windą, ponieważ tam trzeba zmienić chyba na pierwszym czy na drugim trasie widokowym windę i trzeba poczekać trochę w kolejce, więc wbiegając w 8 minut, no to jest szybciej na pewno właśnie schodami niż tą windą. Jak wyglądają treningi? Codziennie pan trenuje? Tak, codziennie trenuję, czasami dwa razy dziennie, a więc głównie to jest dużo biegania po płaskim, 100 km tygodniowo albo nawet więcej, zimą to nawet 150. No i 2-3 razy w tygodniu na schodach, bo też duże ma znaczenie, czy bieg będzie skręcał w lewą stronę, czy w prawą stronę, czy będzie zgodnie z wskazówkami zegara, czy odwrotnie. Zresztą tutaj w tej pełniejszym klatkę prawo skrętą, czyli właśnie w prawą stronę skręcaliśmy, no to przygotowywałem się w takim biurowcu. Jeżeli wiem na przykład, że mam zawody w lewo skrętnej klatce, no to wtedy trenuję w Warszawie w innym biurowcu, żeby przygotować się jakby na tą rękę, która będzie na zakrętach jakby bardziej pracowała. Aha, bo łapie się pan poręczy, tak? Żeby sobie pomóc. Tak, dokładnie. No bieganie po schodach nie są same nogi, tylko właśnie też górne partie mięśni, a więc jakby ręce są bardzo potrzebne do tego i dużo jakby ułatwiają, zawsze odciążają. A co jest najważniejsze? Siła, wytrzymałość, czy nie wiem, czy szybkość biegania? Na pewno to jest sport wytrzymałościowy, to nie ulega wątpliwości, a więc jakby no, trzeba dużo biegać jakby kilometrów, żeby tą wydolność mieć, ale też jakby trochę więcej siły niż tacy biegacze uliczni. Panie Piotrze, jeszcze raz jestem pod wielkim wrażeniem. Gratuluję panu bardzo serdecznie. Jestem z pana dumna wręcz, co tutaj dużo mówić. Dziękuję bardzo za rozmowę, za czas, bo wiem, że pan się spieszy na trening. No i co? Powodzenia. Następne za tydzień w Seulu, tak? Dziękuję bardzo za gratulacje. No, bardzo jest mi miło i zawsze nigdy nie odmawiam właśnie jakieś wywiady. Tak, następny start już właśnie za tydzień. Zostaję właśnie w Azji tutaj przez tydzień i za tydzień biegam. Znaczy generalnie teraz co weekend będę miał starty, bo za tydzień w Seulu, później właśnie mam 20 maja w Warszawie bieg, następnie Mistrzostwa Polski we Wrocławiu na Sky Tower. I później 3 czerwca biegam w Nowym Jorku na World Trade Center 1, czyli taki biurowiec, który jest na miejsce tych dwóch wież. A więc jakby napięty dość grafik teraz w maju i na początku czerwca. Przecież być i tak, że budziłbym się sam, czując się jak spędny fant wśród czterech pustych ścian. A mogło przecież być i tak, powodów było dość. Nasz misternie tkany plan jeszcze znaczył coś. Lecz plan ten gdzieś poza nami starannie był wybrany, złośliwych kertłum omami i dał nas sobie samym. Przecież być tak, że od nadmiaru win przegapiłbym ten jeden znak, rozminąłbym się z nim.
Polska audycja radia 2 Triple O FM, 12:21, pora na ogłoszenia. Zespół Kujawy-Sydney zaprasza na zabawę z okazji Dnia Matki dziś po południu w Klubie Polskim w Bankstown. Impreza zaczyna się o 7:30. Na początek grać będzie zespół M&M Band, a występ samego zespołu Kujawy-Sydney rozpocznie się o 8:15. Na gości czeka też zimna zakąska, kawa, ciasto, będzie także loteria oraz niespodzianka dla wszystkich mam. Wstęp płatny, dorośli $25, dzieci do lat 12 $10. Zamówienia biletów u Joli Żurawskiej, numer telefonu 0400 689 379, Zosi Cyganiuk 0407 877 235 i Elizabeth Donati 0438 458 715. Bilety przy wejściu. Dzień Matki organizuje także za tydzień w niedzielę Związek Polski Cabramata. Impreza odbędzie się w Domu Orła Białego w Cabravale, róg ulic West i Barina. W programie świeży, smaczny, gorący trzydaniowy obiad, występ zespołu Podhale, loteria fantowa, no i oczywiście miły nastrój. Wstęp dorośli $20, dzieci od 6 do 16 lat $7. I jeszcze jeden komunikat specjalny, do którego oczywiście się dołączam wraz ze wszystkimi naszymi kolegami radiowymi. Głos ma Marek Żmuda. Z okazji urodzin, które obchodziła 6 maja nasza koleżanka radiowa Ela Celejewska, składam najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia i pomyślności od całej polskiej sekcji Radia 2000 FM. Z dedykacją jej ulubionej piosenki Krzysztofa Kręczona, Wróćmy na jeziora.
I to już wszystko w dzisiejszej polskiej audycji Radia 2 FM. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zapraszam oczywiście za tydzień. Te audycje przygotowały Ela Celejewska i Beata Rumianek. Podaję jeszcze numer telefonu, na który można dzwonić po zakończeniu naszej audycji, żeby podzielić się uwagami. 97 15 54 11. Do usłyszenia. Thank you.